Zbliżają się święta, święta Narodzenia Pańskiego, które coraz częściej nazywa się też świętami rodzinnymi. Dlaczego rodzinnymi? No bo od Wielkiego Święta jesteśmy w stanie się zmobilizować i spędzić parę godzin z rodziną, z członkami rodziny, chociaż i tutaj coraz częściej tak bywa, że gdy przychodzi grudzień, to wyjeżdżamy i mamy te wolne dni, to wyjeżdżamy gdzieś na ciepłą plażę, a członkom naszej rodziny zostawiamy najwyżej kontakt z naszymi psami i kotami, żeby się pocieszyli trochę społecznością. Coraz powszechniejsze staje się to, że mieszkamy, odpoczywamy, podróżujemy, różne rzeczy robimy, nawet służymy Bogu oddzielnie albo w grupie rówieśniczej, bo nam bliżej do ludzi, którzy tak samo różne rzeczy odczuwają, odbierają. I rodzi się problem. Problem, który widać w różnych dziedzinach życia. Problem, że coraz bardziej jesteśmy od siebie oddzieleni. Jeśli chodzi o rodzinę, o zbór, oddzielamy się coraz łatwiej. Przeprowadzono badania socjologiczne odnośnie gotowości społeczeństwa do opieki nad osobami starszymi. I tylko 29% ludzi zgłosiło taką gotowość, żeby się zajmować starszymi. I większość z tych 29% to byli członkowie rodziny, co jest jakąś nadzieją, co jest jakimś kierunkiem, którym powinniśmy podążać, że nawet jeżeli następuje takie rozczłonkowanie społeczeństwa, to jednak jeszcze rodzina, więzy rodzinne odgrywają jakąś rolę. I rzecz w tym, żebyśmy o to zadbali, na to zwrócili uwagę. Dzisiaj też o tym chciałem z wami porozmawiać, bo jest wielka potrzeba budowania i wzmacniania solidarności międzypokoleniowej w rodzinie i w zborze, który jest rodziną, powiększoną rodziną, społecznością ludzi wierzących. Wiemy, że od wielu lat istnieje taka polityka państwa, która w dużym stopniu prowadzi do defamilizacji. Bo gdy państwo oferuje coraz więcej różnych ośrodków, takich jak na przykład przedszkola, żłobki, domy pomocy społecznej i tak dalej, to powoduje, że ludzie coraz mniej odczuwają potrzebę dbania o relacje rodzinne, ponieważ w razie czego pójdę sobie do takiego ośrodka albo dzieci oddam do żłobka czy do przedszkola i nie potrzebuję wcale mamy albo babci, żeby się opiekowała moimi dziećmi. To jest polityka, która powoduje mniejsze zaangażowanie rodziny w organizację jakiejkolwiek opieki, i prowadzi do oddzielania się ludzi, do bycia gdzieś, życia na własną rękę. Pogłębia to przepaść między pokoleniami. Bo jeśli weźmy na przykład taki fundusz, który proponuje starszym ludziom po 60 rentę dożywotnią w zamian za dom albo mieszkanie, to taki fundusz wywołuje wrażenie, że rzeczywiście tymi starszymi osobami oni się zaopiekują i te starsze osoby nie potrzebują aż tak bardzo swoich dzieci czy wnuków do opieki. Ale to jest złudzenie, bo jak ktoś bliżej się temu przyjrzy i zbada historię, to się okazuje, że takie fundusze, one
owszem, dają jakąś rentę, 400 zł, jak dla tej Bożeny, czy tam jakieś może trochę więcej, jak ktoś ma lepszy dom, większy dom, większą posiadłość, ale z tych pieniędzy biorą na opłacanie podatków od nieruchomości, czynszów i tak dalej, i tej babci czy dziadkowi zostają grosiki i tak naprawdę ona płaci już im, bo już nie jest właścicielką faktycznie tego mieszkania czy tego domu, płaci im, żeby oni opłacali, robili swoje opłaty. I tak to wygląda. Ale wspominam o tym dlatego, że tego rodzaju zwrócenie się starszych osób do funduszu jakiegoś tam hipotecznego powoduje rozdźwięk w rodzinie. Bo jeśli się dzieci dowiedzą, albo wnuki, że babcia się na nich wypięła i sobie poszła do funduszu i sobie z nimi się związała, to mówią: babciu, radź sobie, bujaj się teraz. Tak sobie wymyśliłaś, to niech ci fundusz da wszystko, niech cię podciera, niech zajmuje się tobą, niech ci tam wszystko, skoro ty tak zrobiłaś, że nas zostawiłaś na lodzie, my już nic nie mamy od ciebie. Może tak być? To powoduje, że ludzie się zaczynają coraz bardziej od siebie oddzielać. I socjologowie wołają, apelują o to, że potrzebna jest refamilizacja opieki społecznej, że trzeba zwrócić ludzi ku sobie w rodzinach, żeby się sobą zajmowali, żeby nie oddzielali się od siebie. A niestety i państwo, i rynek, który zakłada, buduje różne właśnie takie ośrodki, robi to dla pieniędzy, bo przecież nie z miłości do staruszków, żeby zarobić na tych staruszkach, żeby zarobić, to powoduje właśnie defamilizację, oddzielanie się. Niestety do defamilizacji dochodzi również w środowiskach chrześcijańskich, bracia i siostry. Bo na przykład, gdy tworzy się wspólnoty osób zbliżonych do siebie wiekowo albo zawodowo, no to powoduje jakiś rodzaj defamilizacji, jakiegoś rozdźwięku. Kiedyś, gdy dane mi było być w Seulu i uczestniczyłem w takim wielkim, wielotysięcznym nabożeństwie, po tym nabożeństwie ten brat, który się tam nami zajmował, zaproponował, że teraz możemy pojechać do innego kościoła, do tego samego kościoła, tylko do innego. Do kościoła młodzieżowego, który się zgromadza. No bo na tym, którym ja byłem, to były hymny, organy i lud Boży śpiewał, aż się serca unosiły. Ale to tylko moje serce się unosiło, bo ja byłem tam, 50 lat już miałem chyba, czy ile. I oni mnie zabrali do kościoła, gdzie się inne serce unosiły. I tam było, ale było, że nie mogłem tam przetrzymać tego nabożeństwa. I oni się tym ekscytowali, że mają kościół młodzieżowy, że starzy niech sobie mają kościół o 10, a oni mają o 14, czy o któryś młodzieżowy kościół. I się wcale razem nie spotykali, chociaż byli w jednym kościele. I byłem smutny, patrząc na to, bo gdyby oni byli razem, to by zaśpiewali parę hymnów i zaśpiewali parę pieśni młodzieżowych, nowoczesnych, jakbyśmy powiedzieli, i by byli razem. Coraz więcej zborów ma w ofercie tak zwany kościół dziecięcy. My tutaj, jak widzicie, próbujemy łączyć jedno z drugim. Dzieci trzymamy, żeby razem z nami były w czasie uwielbiania i przy okazji apeluję do rodziców, nie pozwalajcie im w tym czasie biegać po podwórzu, tylko trzymajcie, albo gdzieś tam być, gdzieś hen z tyłu, gdzieś tam w pomieszczeniu szkółki, tylko trzymajcie je razem. Razem uwielbiajmy Boga. Patrzmy, niech oni widzą, jak wy podnosicie ręce, jak śpiewacie, jak modlicie się do Boga. Niech one nabywają od was tych wzorców. No, ale mamy oczywiście, że jak przychodzi kazanie, to dzieci idą na zajęcia szkółki. W jakimś stopniu ulegamy już tej tendencji
oddzielania się, no bo wiesz, dzieci mogłyby zrozumieć kazanie Mariana Biernackiego. Przecież to jest zbyt skomplikowane dla dzieci. Więc one muszą po dziecięcu tam, po dziecięcemu tam słuchać, co tam jest głoszone. Oczywiście jak najbardziej jesteśmy za zajęciami dla dzieci w szkółce niedzielnej, żebyśmy się dobrze rozumieli, ale mówię tu dzisiaj o pewnym niebezpieczeństwie, które już się dzieje, już ma miejsce. Członkowie rodziny niby są w jednym zborze, ale coraz częściej w różnych miejscach. A bywa tak, że rodzice i dzieci w niedzielę jadą do dwóch albo trzech różnych zborów. Bo mi się bardziej podoba tam, to jadę tam na nabożeństwo, a wy tam sobie jedźcie na Olszynkę do dziadków i tam sobie razem bądźcie, nie? A ja pojadę sobie jeszcze tam do Gdyni, bo tam jest lepszy kaznodzieja i tam sobie posłucham kazania i tak. I się zaczynamy rozdzielać, coraz bardziej rozdzielać. Byłem zaskoczony, gdy tego lata w jednym z ośrodków chrześcijańskich próbowałem załatwić dla naszego zboru na wczasy zborowe miejsce na przyszły rok, gdy ten kierownik ośrodka powiedział mi, że absolutnie już nigdy się nie będzie zgadzał na żadne wczasy rodzinne, ponieważ ośrodek dedykuje tylko na obozy dla dzieci i młodzieży. Czyli niech sobie rodzice siedzą w domu, a dzieci sobie jadą na obóz. Oczywiście dzieciom się to bardzo podoba. Ba, nawet rodzicom się to bardzo podoba, że przez dwa tygodnie będą mieli luz od tych dzieci. Niech one sobie tam w swoim środowisku, we własnym gronie pohasają. Ale uwaga, to sprzyja tworzeniu się przepaści między pokoleniami. Coraz bardziej się oddalamy. Coraz mniej się chcemy rozumieć, bo nie ma potrzeby, żeby się wytężać, aby zrozumieć jedni drugich. A w konsekwencji niszczymy socjosferę, czyli tak zespół wszystkich czynników, które powodują, że się o siebie troszczymy, że jesteśmy nastawieni na to, żeby się troszczyć o siebie. Dobrze jest nam znany, może teraz już bardziej z literatury i jakichś starych filmów, pierwotny model rodziny wielopokoleniowej, kiedy to trzy, a nawet cztery pokolenia zamieszkiwały pod jednym dachem. I w sobie wzajemnie te różne pokolenia służyły, no, ten model gdzieś tam mamy w głowach, ale już teraz widzimy, że coraz częściej młodzi tylko patrzą, jakby jak najszybciej się z domu wyrwać. Jak już mają tam pierwsze pieniądze, to już myślą od razu, żeby wynająć jakiś pokój i żeby nie mieszkać z rodzicami, żeby być dalej od nich. No tak to bywa. My chcemy dzisiaj porozmawiać o solidarności międzypokoleniowej, o potrzebie łączności między pokoleniami. Jeśli chodzi o solidarność, to my Polacy dobrze się znamy na solidarności przeciwko złu, przeciwko systemowi na przykład, nie? Jacy solidarni wszyscy byli, żeby pokonać zły system. A przeciwko złu potrafimy się solidaryzować. Nawet Kargul i Pawlak, jak się pojawiał na horyzoncie jakiś wróg zewnętrzny, to potrafili się połączyć i razem wystąpić przeciwko temu złu. Tak to, no, to mamy jakoś we krwi. Nasza mała wnuczka, kiedy jedna dziewczynka, znaczy jej brat postępował źle w stosunku do niej. Ale gdy jakaś dziewczynka z zewnątrz coś powiedziała złego na tego jej braciszka, to ona natychmiast zareagowała, powiedziała: ty nie rozumiesz mojego brata. I stanęła w obronie swojego brata. Przeciwko wrogowi zewnętrznemu potrafimy się solidaryzować, ale przecież chrześcijanom chodzi o solidarność ku dobremu, żeby się razem połączyć i działać ku dobremu. Czyli
Solidarność w zgodzie, we współdziałaniu, we wzajemnej trosce, w opiece wzajemnej. Tutaj zaczyna się robić coraz większa luka, bracia i siostry, i o to powinniśmy zadbać. Biblia w wielu miejscach daje nam wyraźnie do zrozumienia, że Bóg chce, aby Jego lud był razem. On chce mieć wszystkich razem, kobiety, mężczyzn, dorosłych i dzieci. Chce mieć wszystkich razem. Zgromadź lud, 5 Mojżeszowa 31, mężczyzn, kobiety, dzieci i obcych przybyszów, którzy przebywają w Twoich bramach, aby usłyszeli i aby nauczyli się bojaźni Pana Boga waszego i pilnie spełniali wszystkie słowa tego zakonu. Wszystkich razem. Nie zrobił im nabożeństwa oddzielnie młodzieżowego, oddzielnie dla kobiet, oddzielnie dla mężczyzn, tylko zwołał ich razem. Chciał, żeby byli razem. Model wielopokoleniowej rodziny w Izraelu był wyrazem błogosławieństwa Bożego. Błogosławiony każdy, który się boi Pana, który kroczy Jego drogami, czytamy w Psalmie 128. Żona Twoja będzie jak owocująca winnica w obrębie zagrody Twojej, dzieci Twoje jak sadzonki oliwne dookoła stołu Twego. Tak oto błogosławiony będzie mąż, który się boi Pana. Niech Ci błogosławi Pan z Syjonu, abyś oglądał szczęście Jeruzalemu po wszystkie dni życia Twego i abyś oglądał dzieci synów Twoich, pokój nad Izraelem. Rodzice, dzieci, wnuki razem. To był w Izraelu, to świadczyło o tym, że błogosławieństwo Boże jest nad taką rodziną. I gdy czytamy Nowe Przymierze, to w Dziejach Apostolskich pojawia się bardzo czytelny, bardzo dobitny wyraz właśnie takiej społeczności wielopokoleniowej z dobrą socjosferą. Dzieje 2:44. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. I sprzedawali posiadłości, imienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Wszyscy byli razem, troszczyli się o siebie, myśleli, jak uzupełnić braki jedni drugich, jak okazać miłość. Trzymali się razem. Razem szli na spotkanie, na zgromadzenie ludu Bożego. Razem siedzieli w domu i zajadali to, co tam mieli. Było po prostu dobrze im razem. I ten przykład apostolski wyznacza nam kierunek ku tworzeniu i uruchamianiu w zborze stosownych mechanizmów opieki i wzajemnej troski. I z pewnością chodzi tutaj o duszpasterstwo, o służbę charytatywną, o tę troskę, o tych, którzy są w kłopotach, o służbę odwiedzania, o opiekę domową, a nawet o opiekę stacjonarną, co też mamy gdzieś tam w sercu, jak Bóg nam pozwoli odbudować kiedyś tę ruinę, żeby i stacjonarnie móc zaopiekować się częścią braci i sióstr, którzy nie będą w stanie sami gdzieś tam z dala funkcjonować. Biblia nakazuje ludowi Bożemu solidarność międzypokoleniową. Chciałbym, żebyśmy zrobili króciutki przegląd takich miejsc, które na to wskazują, żebyśmy to zobaczyli razem w Słowie Bożym. Po pierwsze, Biblia wzywa nas do tego, byśmy okazywali szacunek osobom starszym. Przed siwą głową wstaniesz. Nie tylko w tramwaju, ale również jak do domu wchodzi starsza osoba, jak w kaplicy się pojawia starsza osoba, to nie siedzisz rozwalony na krześle,
tylko wstaniesz, bo siwa głowa się pojawiła i trzeba okazać szacunek. Wstaniesz i będziesz szanował osobę starca. Tak okażesz swoją bojaźń Bożą. Jam jest Pan. To jest praktyczny sposób na to, by okazać bojaźń Bożą. Kto się boi Boga, to szanuje osoby starsze. Jakiekolwiek one są, ale z wielkim szacunkiem się należy odnosić. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czcij ojca swego i matkę, bo to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Dzieci w rodzinach chrześcijańskich mają być uczone posłuszeństwa, czci dla swoich rodziców. I jeżeli jest to rodzina wielopokoleniowa, to tutaj bardzo to może być pomocne, kiedy właśnie babcia i dziadek uczy szacunku dla ojca i matki. Nie mówi, a tam mama albo tata, ja jestem dobra babcia, tylko uczy dziecka posłuszeństwa. A jeśli jest jeszcze jakiś wujek albo ciocia, to jeszcze łatwiej jest utrzymać, wychować dzieci w tym właśnie posłuszeństwie i czci dla swoich rodziców. Do wszystkich Słowo Boże mówi, podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym, 1 Piotra 5:5. Młodszy starszym. I nie upierajmy się tutaj, że chodzi tutaj o starszeństwo, duchowieństwo i tak dalej. Tylko zasadniczo młodszy powinien się pochylić przed starszym. Nie znaczy, że zawsze musi zrobić tak, jak powiedział starszy, ale uszanować to, co mówi starszy. Z drugiej strony patrząc, Biblia wzywa nas do tego, abyśmy zajmowali się i okazywali wrażliwość na obecność dzieci. Żeby nie było w gronie Kościoła czegoś takiego, dzieci i ryby głosu nie mają. Czemu te dzieci? To horror rumu tam z tymi dziećmi. Daleko mi, proszę. Niepotrzebne nam są tu dzieci, żeby nam przeszkadzały. Nie, tak było kiedyś. Zajrzyjmy do tego miejsca. Przynosili do niego dzieci, Marka 10 rozdział, aby się ich dotknął. Ale uczniowie gromili ich. Trochę byli podobni do nas. Jak nam za bardzo dzieci przeszkadzają, to byśmy gotowi byli już zgromić te dzieci i ich rodziców, że w ogóle nam dzieci przeszkadzają. Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich, pozwólcie dziadkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. Pozwólcie, niech dzieci będą, niech nawet zahałasują, niech nawet tam tego błota trochę przyniosą do kaplicy. A co za problem? To się wszystko posprząta. Pozwólcie dzieciom przychodzić, bo niech dzieci będą między nami. Niech się czują dobrze między nami. Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku. Czytamy w 1 Tymoteusza 4,12. I czy to jest apel do tego Tymoteusza biednego? No bardziej do tych innych, którzy byliby chętni go zlekceważyć. Nie lekceważ kogoś dlatego, że jest młody. Co on może wiedzieć, smarkacz? Co on może wiedzieć? Nie lekceważ z powodu młodego wieku nikogo. Ojcowie, Kolosan 3,21, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. Ach, nie jeden ojciec potrafi tak dokręcić śrubę dziecku, że dziecku się odechciewa żyć. Że odechciewa mu się kościoła, odechciewa mu się obiadu rodzinnego, wszystkiego. Nie rozgoryczajcie dzieci swoich. Zachowajcie umiar w wychowywaniu dzieci, bo trzeba je wychowywać. Zachowajcie rozsądek, umiar. Koniecznie, jeśli nawet zachodzi potrzeba dyscypliny, okraszajcie to miłością, wielką miłością, aby dzieci nie upadały na duchu, aby się nie zaczynały odwracać od Boga i od rodziny.
Biblia wzywa nas do dbałości o solidarność w rodzinie i w Kościele, w zborze. 1 Tymoteusza, 5 rozdział. Starszego mężczyzny nie strofuj, lecz upominaj go jak ojca. Młodszych jak braci, starsze kobiety jak matki, młodsze jak siostry, z wszelką powściągliwością. Tak łatwo jest wypowiedzieć jakieś ostre słowo. Ja jestem pierwszym z grzeszników, którzy takie rzeczy potrafią zrobić i za to was bardzo przepraszam, jeśli czasem usłyszeliście jakieś ostre słowo z moich ust. Tak nie powinno być. Otaczaj szacunkiem wdowy, które rzeczywiście są wdowami. Jeżeli zaś która wdowa ma dzieci lub wnuki, to niech się one najpierw nauczą żyć zbożnie z własnym domem i oddawać rodzicom, co im się należy. To bowiem podoba się Bogu. Czyż trzeba jaśniej to powiedzieć, że Bóg żąda, oczekuje od nas, żebyśmy zadbali o właściwe relacje w rodzinie, o budowanie tej właściwej socjosfery, gdzie jedni troszczą się o drugich, szanują jedni drugich, liczą się jedni z drugimi, są wrażliwi na ich potrzeby, troszczą się jak należy. Tak, tak powinno być. Bracia, nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Chwały czytamy u Jakuba w 2 rozdziale. Bo jest też problem, że czasem bogatsi są lepiej traktowani niż ubodzy. Bo czasem jest tak, że jak ktoś wydaje więcej pieniędzy na kościół, to ma większe fory niż ktoś, kto daje tam te 10 zł tylko miesięcznie. Tak nie może być w kościele. Trzeba zadbać o to, żeby wszyscy byli jednakowo traktowani. Nie można być człowiekiem, który robi różnicę przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały, jak tu przeczytaliśmy. Trzeba unikać wszystkiego, co może ludzi w jakiś sposób podzielić we wspólnocie. Kiedyś zbór w Koryncie popełniał błąd na okoliczność Wieczerzy Pańskiej, bo wiązali Wieczerzę Pańską z posiłkami, zwykłymi posiłkami, które ludzie przynosili z domu i każdy zajadał swoje i pił, co przyniósł. I wtedy ta wieczerza już na progu tej wieczerzy przestawała być wyrazem jedności ciała Pańskiego. Wy wtedy, gdy się schodzicie, czytamy 1 Koryntian 11, 20, gdy się schodzicie w zborze, nie spożywacie w sposób należyty wieczerzy Pańskiej. Każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy i skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. Czy nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Nie, za to was nie pochwalam. Źle się działo w zborze w Koryncie. Bo Wieczerza Pańska miała być wyrazem jedności Kościoła, a nie okazją do tego, żeby popisać się, jak moja żona dla nas, jakie jedzenie przygotowuje, a twoja co tam przygotowała? Kartofle ze śmietaną? Ha, ha, ha. Tak nie może być. Jedność. No i apostoł Paweł ich zganił, bardzo ich zganił za coś takiego, że dopuszczali pewne elementy do życia wspólnoty, które powodowały rozdźwięk we wspólnocie. Trzeba nam solidarności międzypokoleniowej. Ojciec i syn, matka i córka, wnuki, pradziadkowie, dziadkowie, razem, w jedności. Chciałbym, jeśli wolno mi użyć tego przykładu, jeśli przesadzam, niech Bóg mi wybaczy, ale myślę, że przykład
takiej właśnie łączności międzypokoleniowej, chociaż to międzypokoleniowej nie pasuje do tego przykładu, ale mam nadzieję, że to zrozumiecie. Ten przykład idzie z góry. Weźmy takie miejsce. Jana 3,35. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. No wiadomo, że tu chodzi o Ojca i Syna, o Boga. Ale pojęcie Ojciec i Syn tu występuje. I oni, Ojciec i Syn, są w relacji, najlepszej relacji, miłości. Ojciec wszystko oddał w ręce Syna. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni i ukaże Mu jeszcze większe dzieła niż te, abyście się dziwili. Ojciec wszystko mówi Synowi, co robi. To jest relacja. Nie jest tak, że Ojciec chowa przed Synem, ukrywa niektóre fakty, ile ma pieniędzy, jakie konto, gdzie tam co, po co Syn ma to wiedzieć. Ojciec miłuje Syna i wszystko przed Nim odkrywa, bo chce, żeby oni byli w relacji. Świat musi poznać, mówi Jezus, że miłuje Ojca i że tak czynię, jak mi polecił Ojciec. Świat musi się dowiedzieć, że ja, jak Syn Boży, jestem zapatrzony w Ojca i wszystko robię tak, jak polecił Ojciec. To jest przykład. Wybaczcie, że używam tego przykładu, ale gdzie mamy się uczyć tej najlepszej, najgłębszej relacji, która nie pozwala sobie na jakikolwiek podział, na jakikolwiek rozdźwięk, na jakieś boczenie się, robienie po swojemu. A Syn mówi tak, miałem Pana zawsze przed oczami mymi, gdyż jest po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. Przeto rozweseliło się serce moje i rozradował się język mój, a nadto i ciało moje spoczywać będzie w nadziei, bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani i nie dopuścisz, by święty Twój oglądał skażenie. Dałeś mi poznać drogi żywota, napełnisz mnie błogością przez obecność Twoją. Duch Jezusa modli się do Ojca, wypowiada te słowa do Ojca. Jest to i w Psalmie 16, i powtórzone dwa razy w Nowym Testamencie. To jest piękny obraz tego zaufania, tej głębokiej, bliskiej relacji między Synem i Ojcem, którym widzimy, że gdy Syn jest w tarapatach, on jest spokojny, bo wie, że Ojciec się o niego zatroszczy. Go nie zostawi w tych tarapatach. Piękny obraz. Tajemnicą tej relacji między Ojcem i Synem jest oczywiście miłość. Chyba nie muszę tego mówić. Już to przeczytaliśmy, ale gdy w ogóle poznajemy Ojca i Syna i Ducha Świętego, to widzimy, że w Bogu jest miłość, doskonała miłość. Bóg jest miłością. I ta miłość powoduje, że i społeczność, i działanie, wszystko się odbywa na najwyższym poziomie. I trzymanie się standardu miłości w rodzinie i zborze owocuje, musi owocować solidarnością międzypokoleniową. Jeżeli wzorujemy się na Bogu, jeżeli postępujemy, jak Słowo Boże mówi, a Słowo Boże mówi, wszystko niech się dzieje u was w miłości, to nie może być mowy o tym, że młodsi oddzielają się od starszych, że starsi patrzą z góry na młodszych, że oni nic nie wiedzą, nic nie rozumieją. Nie dzieje się nigdy tak, tylko że jedni garną się do drugich, jedni korzystają z tego, czy kim są drudzy. Ten, kto naprawdę miłuje, ten się nie obrazi, gdy usłyszy jakieś przykre słowa. Ten, kto naprawdę miłuje, ten gotów jest zrobić wszystko dla drugiego, bo kocha. Bo kocha. Mamy takie przebłyski w naszym życiu, takiego zakochania po uszy. Jak się ktoś zakocha po uszy, no to
nie stawia żadnej granicy. Zrobiłby wszystko, o północy wstanie, pojedzie na drugi koniec Polski, a nawet Europy, żeby się spotkać na godzinę, na dwie, bo jest zakochany. Ten, kto naprawdę kocha, nie liczy pieniędzy, że ten prezent, trochę za, te kwiaty, trochę za drogie. Ach, nie ma pan jakichś tańszych? Nie, niczego takiego nie ma w sercu, gdy kocha i chce jakoś okazać tę miłość. No właśnie. Jak zastosować tę myśl o konieczności solidarności międzypokoleniowej, no, rozwijania tej właśnie postawy wzajemnej troski i miłości? Po pierwsze, chciałbym tutaj podkreślić potrzebę zwiększania aktywności osób starszych w Kościele. W rodzinie również. Bo jest tak, że czasem tę babcię się wystawia na bok. Babciu, ty sobie siedź i poczytaj sobie coś tam. Nie będziesz mi się tu w kuchni plątać, nie będziesz tu tego. Ty, babciu, ty, idź sobie. I ta babcia powinna się chyba cieszyć, że może sobie po prostu siedzieć cały czas. A ona by nie chciała siedzieć, ona by chciała coś zrobić, chciałaby być jeszcze potrzebna. I w Kościele również jest tak, że jest takie parcie na młodzież, że jak tylko już ktoś tam, jakiś siwy włos się pojawi, oj, ty siostro, już nie powinna śpiewać, ty już sobie może usiąść, ty już tego, nie. Potrzeba integracji międzypokoleniowej w zborze poprzez współpracę starszych i młodszych, żeby jedni stawali obok drugich i razem służyli Bogu i razem usługiwali zborowi. Trzeba włączać, zapraszać do służby osoby w różnym wieku oczywiście, bo nie może być tak, że tylko dziadki śpiewają i grają, a młodzież siedzi i czeka, kiedy poumierają. Tylko żeby razem się, razem ze sobą współpracować, razem wielbić Boga. Trzeba przedłużać okres udziału w służbie osób starszych. Naprawdę. No przecież dojrzali w wierze, starsi wierzący, oni mogą jeszcze służyć, mogą. I trzeba docenić ich kompetencje i obdarowywać ich takim zaufaniem, dopuszczać ich do służby. Przedłużać ten czas. No wiadomo, że jak tam mamy w Kościele naszym jak 70 lat, to od razu. Tego samego dnia, bracie, przestajesz pełnić swoją funkcję, bo skończyłeś 70 lat. Nie musi tak być. A już na pewno w zborze nie musi tak być, że jak ktoś ma 60 lat, moja żona skończy za parę dni 60 lat, że ją natychmiast odsuniemy od wszystkiego, bo 60 lat, emerytura, goodbye. Albo ja jak za 3 lata skończę 65 i według ZUS-u przejdę na emeryturę, to od razu mi powiecie, bujaj się, zrobiłeś swoje. Niekoniecznie tak powinno być, może tak być, ale to się okaże, jak będzie. Chodzi też o to, żeby dopuszczać osoby młodsze, niedoświadczone, żeby przy tych starszych uczyły się, nabierały doświadczenia. Żeby nie było cięcia takiego, wiecie, wymiany międzypokoleniowej, że do dzisiaj służyli starsi, od jutra będą służyć młodsi. No bo Rehabeam, syn Salomona, pokazał, jak to jest, jak się oddzieli starszych od młodszych jednym cięciem, do jakiego nieszczęścia może dojść. Przy jednoczesnym wprowadzaniu do służby młodszych trzeba utrzymywać służbę starszych braci i sióstr. Trzeba utrzymywać osoby starsze w świadomości, że są potrzebne w zborze. Naprawdę, ja zaczynam wkraczać już w ten wiek i tutaj przy okazji już apeluję do was. Czasem mi powiedzcie, że jestem jeszcze potrzebny w zborze. Ale jest trochę innych starsze osoby, którym koniecznie trzeba już mówić i przestwarzać im przestrzeń do wypowiedzi, do modlitwy, do praktycznej aktywności, żeby te osoby wiedziały, że są
mile widziane, że są potrzebne, że są potrzebne. Jednym z większych problemów osób sędziwych jest to, że czują się niepotrzebne, że wszyscy im mówią, cały świat im krzyczy, że są już niepotrzebne. Jeszcze nawet pytają czasem ludzie, czy gdzie masz kwaterę zarezerwowaną. Czy już masz? Ach, trzeba wykorzystywać do tego rozmaite okoliczności, na przykład urodziny, rocznice, ale budować to też w codziennej rozmowie, tę świadomość budować, że siostro, że bracie, jesteś nam potrzebna, jesteś potrzebny, cieszymy się Twoją obecnością, cieszymy się, że jesteś. Trzeba też podtrzymywać proces wspólnego uczenia się i rozwoju, bo wszyscy wierzący, obojętnie w jakim są wieku, mogą wciąż się uczyć, poznawać Boga lepiej, lepiej Mu służyć i nie wolno odstawić tych starszych, że im to już niepotrzebne jest. Po co się oni mają uczyć? No po co? Przecież i tak zapomną jutro wszystko. Po co? Szkoda miejsca. Nie? Ta świadomość, że razem poznajemy Pana, że razem uczymy się Mu lepiej służyć, to jest bardzo budująca właśnie dla tej solidarności międzypokoleniowej. I trzeba uważać, żeby nie robić konferencji, które będą rozdzielać ludzi, rozdzielać ich, że będą od siebie daleko. Jeżeli już robimy takie konferencje dedykowane jakiejś konkretnej grupie społecznej, to trzeba zachować równowagę, żeby nie było zawsze, że tylko konferencje młodzieżowe są, albo tylko dla kobiet, bo kobiety są operatywne dla kobiet, a chłopy nic nie mają z tego. Tylko, że jak jest już tak, to raz dla jednych, raz dla drugich, a wtedy inni drugim usługują i to jest dobre. No i wczasy rodzinne. Pojechaliśmy tego lata na wczasy. Ja jestem szczęśliwy, że 80 parę osób wzięło udział w tych wczasach i to dla wielu z nas było ważnym przeżyciem. Żeśmy się trochę poznali, pobyli razem i już następne wczasy, przyszłe lato, jak Bóg pozwoli, od 11 do 17 lipca w Bieszczadach. Zapisujcie w kalendarzach i bądźmy razem, jedźmy razem, żeby spędzać czas razem. Razem z dziećmi, razem z dziadkami, wszyscy razem. Trzeba też dbać o jednakowy dla wszystkich dostęp do środków technicznych w życiu zboru. Żyjemy w czasach, gdy trzeba bardzo przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu osób starszych. A bracie, ja się tam nie znam na tych internetach. No to się siostra może nie znać, ale po to są młodsi bracia i młodsze siostry, żeby pomogli w tym, żeby tej babci załączyć internet, włączyć transmisję, czy przynieść nagrane nabożeństwo, żeby obejrzała, żeby jeśli już nawet nie może być fizycznie na nabożeństwie, żeby mogła uczestniczyć chociażby w sposób pośredni w życiu Kościoła, zanieść wiadomości, zanieść fotografie, porozmawiać, podzielić się tym, co było, to jest bardzo ważne, żeby utrzymać właśnie tę socjosferę, żeby ona nie tylko jakoś tam na jakimś podstawowym poziomie funkcjonowała, ale żeby się mogła rozwijać w gronie ludzi wierzących. Trzeba też troszczyć się o należyty poziom zaspokojenia potrzeb materialnych wszystkich pokoleń. Osoby trwające we wspólnocie Kościoła powinny, jak o co, ale nie powinny się martwić o to, czy będą miały włożyć coś do garnka. I są różne sytuacje i po to mamy, po to jesteśmy w rodzinie Bożej, w Kościele, żeby o siebie wzajemnie się zatroszczyć, żeby nikt nie czuł się pokrzywdzony i opuszczony. Wielu z nas cechuje też takie poczucie, że my jesteśmy mocni, że my lepiej wiemy niż oni. I to powoduje czasem, że zaczynamy
tak się oddzielać, dlatego że no po co nam z kimś takim, co nic nie wie, albo źle coś robi, no, mi się to nie podoba, co oni robią, jak oni to robią. I zaczynamy się oddzielać od siebie i szukamy sobie miejsca, które jest pełne takich mocnych jak my, takich mądrych jak my, takich duchowych jak my. I my się w tym gronie dobrze czujemy. Biblia przestrzega nas przed czymś takim. Bo łatwo jest skrytykować innych, że są słabi w wierze i pójść sobie tam, gdzie naszym zdaniem są sami mocni, tacy jak my. Ale Biblia mówi, a my, którzy jesteśmy mocni, idźmy sobie gdzie indziej do mocnych? Nie. Mówi, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru dla zbudowania. Widzicie, jaka jest nauka apostolska? Jeżeli widzicie braki w naszym zborze, a z pewnością jest ich wiele, począwszy od pastora, aż po nie wiem co, bo nie chcę powiedzieć, że tam już jest coś niżej niż pastor, ale począwszy od kobiet po mężczyzn, od dzieci po dorosłych, jeżeli widzicie jakieś braki, a jest ich na pewno dużo, to niech to nie powoduje w nas takiej myśli, a może sobie poszukam jakiegoś lepszego zboru, tylko niech wywołuje w nas taką myśl, ja muszę dołożyć starań i wziąć na siebie ułomności, niedoskonałości tych starszych zboru, tych starszych sióstr, które się mnie czepiają, jak zobaczą, że tam się ubrałam trochę nie tak, to już mnie dopadną i zaraz powiedzą, że ciotro, to tak nie chodzi się do kościoła. Wziąć na siebie ułomności tych, którzy nie zachowują się tak, że mi się to podoba. Bo wszystko ma się dziać u nas z miłością, a miłość wszystko zakrywa, wszystko znosi, wszystkiego się spodziewa. Miłość nigdy nie ustaje. Hej! Ostatnie słowa Starego Przymierza. Słowa, po których nastąpiło milczenie, długie milczenie proroków, bo przestał przemawiać ze swojego ludu. Ostatnie słowa Biblii, Starego Przymierza, mówią tak. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. Pokolenia zwrócą się ku sobie. W Biblii pierwszego Kościoła on od nowa skieruje serca ojca do syna i serce każdego ku swemu bliźniemu, abym nie musiał przyjść po to, by całkowicie porazić ziemię. I to, co Bóg zrobi z tym światem, z tą ziemią całą, to jakby trochę nie nasza sprawa. Ale naszą sprawą jest to, co zrobi z naszą rodziną i co zrobi z naszym zborem. On patrzy na relacje w twojej rodzinie. Jak się odnosisz do swoich rodziców? Jak się troszczysz o swoich sędziwych rodziców? Jak się odnosisz do swoich dzieci, które weszły w wiek okropny? Jak to jeden rodzic powiedział nam kiedyś, moja córka była już taka, że tylko chciało się ją rzucić do ubikacji i spłukać. On patrzy na to, jak my reagujemy w naszych rodzinach na siebie. Jak się kochamy, jak się troszczymy o siebie. I on patrzy na to, jak my się odnosimy tu do siebie. I Bóg w tym słowie zapowiadał, i to jest ciągle przed nami, to się już zaczęło dziać, gdy przyszedł Pan Jezus, ale to ciągle jest w procesie, żeby serca między pokoleniami zwróciły się ku sobie. Żeby syn chciał być ze starszym ojcem, posiedzieć w niedzielę.
żeby córka, która ma tyle koleżanek i tak dalej, zechciała posiedzieć z sędziwą matką. Żeby się kochali, żeby się o siebie troszczyli, żeby sobie pomagali wzajemnie. Bóg to zapowiedział. Czy to się będzie dziać, czy to się dzieje, jak należy między nami? Czy my tego chcemy? Czy pragniemy podobać się Bogu w ten sposób? Dzisiaj stoję przed wami po to, żeby zaapelować o tę solidarność międzypokoleniową w imię Boże, w imię Słowa Bożego.